Dziś w Kurierze podsumowanie eliminacji do Mistrzostw Świata, wyniki losowania drabinki oraz mówimy, z kim zagrają Polacy w turnieju Q-School. Witamy Państwa w dzisiejszym wydaniu Kuriera Snookerowego. Na wiadomości zaprasza Grzegorz Biernacki. Przedwczoraj zakończyły się eliminacje do Mistrzostw Świata. Łączymy się z Michałem Ebertem, który stoi właśnie przed Angielskim Instytutem Sportu. To właśnie tutaj przez 8 dni rozgrywały się eliminacje do najważniejszego turnieju snookerowego w sezonie, czyli Mistrzostw Świata w Crucible Theatre. Do walki o 16 wymarzonych miejsc stanęło aż 128 ambitnych snookerzystów. W tych murach przelało się bardzo dużo łez, zarówno radości, jak i rozpaczy. Padło też kilka niecenzuralnych słów. Zacznijmy od pierwszej rundy, w której zagrało aż 3 Polaków. Pierwszym z nich był Kacper Filipiak, który dość pewnie pokonał Andrew Padgetta 6-3. Drugi z naszych reprezentantów, Antek Kowalski, pokonał sensacyjnie Davida Lileya 6-4. Trzeci i ostatni Polak w zawodach, Adam Stefanów, niestety przegrał po bardzo zaciętym pojedynku z Tylerem Reesem 5-6. Polacy niestety nie awansowali do drugiej rundy w komplecie. W tej drugiej rundzie emocjonowaliśmy się występem dwóch z nich. Drugi występ Antoniego Kowalskiego w tych eliminacjach był prawdziwym wyzwaniem. Elliot Slessor to snookerzysta, z którym problemy miewa nawet sam Ronnie O'Sullivan. Kowalski świetnie zaczął od wygrania pierwszej partii breakiem 71 punktów. Później nastąpił dłuższy moment dominacji Anglika, który 3 notowanymi podejściami, w tym 124, wyszedł na prowadzenie 4-1. Wygrana przez Antoniego 6 partii dawała jeszcze nam nadzieję na zmianę przebiegu meczu. Niestety jednak Slessor wygrał 6-2 i zakończył występ Polaka w zawodach. Kacper Filipiak z kolei zagrał z weteranem Mike'em Dunnem. Niestety, ale w decydującej partii lepszym okazał się Anglik. Gwiazdą drugiej rundy był z pewnością Alan Taylor. Nasz MC na turnieju Home Nation Series przegrał wprawdzie pierwszą partię z Lee Walkerem, ale później urządził prawdziwe show, wbijając 6 breaków powyżej 50 punktów, w tym 3 setki. Jego podejście 145 punktów jest najwyższym breakiem turnieju i ma nawet szansę utrzymać się na szczycie listy podczas głównej fazy zawodów. Kolejna runda to ostatnia już grupa 32 zawodników rozstawionych z numerami 17-48, którzy dołączyli do rozgrywek. Niespodzianek nie zabrakło. Jedną z nich była sensacyjna wygrana Louisa Heathcote'a z Alisterem Carterem, który tego dnia obchodził zresztą swoje okrągłe 40 urodziny. Jeśli odpadnięcie Cartera było niespodzianką, to co powiedzieć o przegranej Rookie Bressela? Zwycięzca niedawnego turnieju Championship League Snooker zbudował w meczu aż 5 wysokich breaków, w tym 3 setki, a mimo tego nie zdołał uzyskać awansu. W decydującym frejmie lepszym okazał się Fergal O'Brien, a Belga zabraknie w Crucible Theatre. Nie popisał się również Joe Perry. Wysoko rozstawiony z numerem 17 uległ Jamie'emu Clarkowi 4-6. Jimmy White po 2 wygranych rundach przegrał z Robertem Milkinsem. W kluczowej partii 6-krotny wicemistrz świata wbił czarną z białą. Na tym etapie poznaliśmy 32 zawodników, którzy mieli stoczyć bezpośredni bój o awans do Mistrzostw Świata, tym razem grając już nie do 6, a do 10 wygranych partii. Jedno z niewielu rozstrzygnięć w decydującej partii nastąpiło w spotkaniu pomiędzy Liangiem Wenbo a Fergalem O'Brienem. Po wielu taktycznych i długich partiach Chińczyk zakończył jednak spotkanie w najlepszym z możliwych stylów, breakiem 141 punktów. Po meczu okazało się, że Liang popełnił faul w 19 partii, którego sędzia nie zauważył, a sam Chińczyk się do niego nie przyznał. Alexander Ursenbacher jako pierwszy w historii Szwajcar zagra w Crucible Theatre. W jakościowym meczu ograł doświadczonego Andrew Higginsona 10-8, a mogło to wszystko zakończyć się w deciderze.
Przy wyniku 9-8 doszło do dogrywki na czarnej bili, którą zwyciężył Szwajcar, wbijając czarną przez cały stół. Oprócz Ursenbachera w Crucible Theatre zadebiutuje jeszcze czterech snukerzystów. Jordan Brown, który pokonał Ryana Day'a 10-6, Elliot Slessor, który wygrał z Martinem O'Donnellem 10-3, Ashley Carty, który triumfował 10-8 nad Robertem Milkinsem oraz Jamie Clark, który pokonał Sanea Kaniego 10-7. Tych dwóch ostatnich, oprócz zagwarantowania sobie udziału w Mistrzostwach Świata w Crucible, otrzymali kartę do turu na kolejne 2 lata, co oznacza, że nie muszą przystępować do turnieju Q-School. We wtorek wieczorem poznaliśmy komplet 16 szczęśliwców, którzy otrzymali przepustkę do Crucible Theatre. Wczoraj z kolei obserwować mogliśmy losowanie par pierwszej rundy Mistrzostw Świata. W górnej części drabinki obrońca tytułu Judd Trump zagra z Tomem Fordem. Ciekawie również zapowiada się mecz pomiędzy 4-krotnym mistrzem świata Johnem Higginsem, a 2-krotnym wicemistrzem Matthew Stevensem. Dolna część drabinki wygląda jeszcze groźniej. Najbardziej zaciekawieni będziemy starciem 2 najszybszych snukerzystów na świecie, Roniego O'Sullivana i Tepchai Unu. Ciekawie będzie też na pewno w parze Neil Robertson-Liang Wenbo. Szykują nam się naprawdę fascynujące Mistrzostwa Świata. Faworyci są dobrze przygotowani, głodni gry i wypoczęci. A Judd Trump po rekordowym sezonie będzie chciał zostać pierwszym, który złamie klątwę Crucible Theatre. Zapraszamy serdecznie na Mistrzostwa Świata już od jutra na anteny Eurosportu 1, Eurosportu 2 i do Eurosport Playera. Do zobaczenia. Po otarciu łez po przegranych Polaków w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata czas skupić się na pozytywach i przyszłości. Wkrótce odbędą się 3 turnieje Q-School, czyli eliminacje do Main Touru. W każdym z tych turniejów należy wygrać 5 lub 6 meczów, aby uzyskać awans do grona zawodowców. Szczegóły Michał Ebert. Zagra w nich 3 Polaków. Co ciekawe, wszyscy 3 pochodzą z Zielonej Góry. W swoich pierwszych rundach kolejnych 3 turniejów Adam Stefanow zmierzy się z prawdopodobnie Lee Walkerem, następnie z Michaelem Georgiou, a w ostatniej odsłonie z Siergiejem Isajenko. Rywalami Mateusza Baranowskiego będą odpowiednio prawdopodobnie Sam Bird, Jack Jones i Kuldeš Johal. Antoni Kowalski z kolei zagra z Andym Mariotem, Keithem Keldim oraz Jamesem Haidtem. Turnieje zostaną rozegrane w Angielskim Instytucie Sportu. Życzymy powodzenia naszym reprezentantom. W tym wydaniu Kuriera Snukerowego to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Grzegorz Biernacki. Już teraz zasubskrybuj kanał Eurosportu Polska, aby zagwarantować sobie prenumeratę Kuriera Snukerowego.